Co się zmieniło w moim życiu, gdy przestałem pić? Wszystko. Przede wszystkim zrozumiałem jedną rzecz, że nie ja jestem najważniejszy na świecie. I to było tak jak otworzenie takich drzwi od piwnicy, ponieważ zacząłem ludzi dostrzegać wokół siebie i też zrozumiałem, że ja myślałem o sobie jako kimś dużo zdolniejszym, ciekawszym niż cała reszta ludzkości, która mnie otacza. Dotarło do mnie, że jestem dokładnie taki sam jak ci wszyscy ludzie, z którymi się stykam, że to nie jest ani dobrze, ani źle. I zrozumiałem również, że ja nie mam prawa nikomu machać palcem przed nosem i mówić, jak ma żyć, że nawet jak się z czyimiś decyzjami nie zgadzam, jedyne co mogę, to mogę je przyjąć do wiadomości. Też w domu na przykład, nie wiem, nie mam prawa żonie machać palcem przed nosem, dzieciom, że mogę próbować rozmawiać. Na początku się zrozumiałem, że ja nie umiem rozmawiać, że po prostu po paru sekundach w furię wpadam, ale gdy zacząłem rozmawiać, to na przykład dzieci, które do tej pory mówiły do mnie po imieniu, zaczęły mówić do mnie tato. To było dość obrzydliwe słowo, że jestem czyimś ojcem, czyimś mężem, że mam jakieś zobowiązania, że nie mogę się zająć swoją karierą zawodową, tylko muszę tyrać, a tam w domu żadnej wdzięczności za to. Ale jak dzieci zaczęły mówić do mnie tato, to ja zobaczyłem szacunek w ich oczach. Mnie się to spodobało, bo się poczułem po prostu jak szeryf z Teksasu, że to bycie tatą w domu, no to jest mocna pozycja, to jest ktoś. I po prostu mnie się zachciało być tatą. Później zachciałbym się być mężem mojej żony. Dość długo myślałem, że ona jest brzydka i w sumie okazało się, że w sumie może być. I przede wszystkim uświadomiłem sobie, że ja tę kobietę, która jest moim największym wrogiem i katem, że ja ją kocham. Także to zmiana jakościowa ogromna. I w pewnym momencie zrozumiałem, że po wielu latach czuję się dobrze w swoim domu, na miejscu, jako mąż, jako ojciec. I po prostu mnie się tego chce. Czekałem wiele lat, ale ja już tego na nic nie zamienię. Teraz już wiesz. I teraz twój ruch.